Jednak nie, jednak to jeszcze nie koniec tej sesji nagraniowej, kochani. Jednak sobie gniazda bestii jeszcze rozwalimy. No a potem do Wesemira. Więc tak, czy cel już jest wyznaczony? Właściwy? Pewnie nie, bo miałem zamiar to zrobić później. A może jednak? Dobra, najpierw oddamy mapę. Tak, jest dobry. To okej, okay. Zaczniemy od tamtej strony. To patatajaj. No kurde. Płotko. Co to za kolizja? Ja nie mam OC. Kurde. Ale spokojnie, raczej się wyklepię po dupsku i będzie dobrze. Przepraszam z drogi. Z drogi, wieśniaki. Przez tego ostatniego przeniknąłem trochę. No, przez tego trochę też. Jak to w drugą stronę? Kurde, to gdzie to jest? No dobra, jedźmy za kropkami. Kropki prowadzą dokąd? Do znaku? Do którego znaku? No właśnie, do Wesemira, no. Kurde. Dobra, ale podejrzewam, że tutaj jakoś przeprawię się przez rzeczkę. Nawet konno, bo tu jest trochę płytko. No i pięknie. Dobra, ale po drodze jednak zdecydowanie szybciej. Coś jak w Red Dead Redemption. I ogólnie jazda na koniu jest podobna wszędzie, moim zdaniem, do Red Dead Redemption, bo tam jest po prostu zrobiona dobrze. A wszędzie indziej, no ewentualnie, może być podobnie, czyli dobrze, albo zupełnie inaczej, czyli źle. Nie, tam naprawdę, na koniu się jeździłem pojazdem w GTA, ale w sumie nie dziwota. Ej, mógłbym w sumie skorzystać z tego, bo to jest Igni, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Jej, nawet ludzie się już tutaj plączą. Łe kurde, dobra, Wiedźmin Geralt z Rivii. Wybawca Białego Sadu, jak nic. Dobra, Igni zwiększone i włączone. Dobra, płotko. Kurde, no małe murki nawet. No trochę zaczęliśmy w drzewku. Ale nic nie szkodzi. Na takie rzeczy przymyka się oko, ja tylko zwracam na mnie uwagę, werbalnie. Po prostu jestem upierdliwy i małostkowy. Ej, stop. No właśnie, to już było to gniazdo. To miejsce mocy. I kolejne miejsce mocy, tak przy okazji. Ale właśnie, kurde, nie mam petard. Ale mam trochę saletry. Cholera, godzinna medytacja i wszystkie dodatnie statusy znikną, prawda? Szlak. Ej, chyba, że mogę. Po prostu. Trzasnąć sobie samum. Ej, mogę zrobić przeklęty olej. Cholera, zrobię go. Już mam ten przedmiot, no ale właśnie o to chodzi, że go nie mam. Czyli muszę się jednak pooddać medytacji. Dobra, do 10. I teraz moje pytanie. Oczywiście wszystko zniknęło, ale już dwie petardy z powrotem. Ale cholera, to będę musiał jeszcze raz użyć medytacji, no bo z tego co pamiętam, trzy gniazda. Ej, to nie było to? Nie, stop, to musiało być to. Czemu nie mogę wrzucić petardy? Może już jest zniszczone po prostu. No i pięknie, tak, super. Czyli chciałem rozwalać gniazda, które już pewnie zniszczyłem. No dobra, jest podświetlone na szaro, tak jak gdyby. Dobra, to zobaczmy na mapie, czy inne gniazda też są takiej szarej barwy. No, powiedziałbym, jeżeli znajdę. O, są. Nie, to jest na pewno jeszcze do zrobienia. No i wreszcie kwadratem, tak, pięknie, nie, filtry, tak jest, nieźle. Nie, dobra, ale gdzie jest kolejne? Tutaj. I to jest szare, więc to też już rozwaliłem, czyli zostaje tylko to jedno gniazdo, a później Wesemir, tak? No chyba, że tutaj jeszcze jakieś się ukrywa gdzieś. Ej, ale tu mnie nie było. Albo byłem? A nie, kamień szlifierski, musiałem tam być. Bo po prostu jest do użytku cały czas. Oczywiście co innego można powiedzieć o gnieździe potworów. Już jest szara, dobra. Czyli ostatnie gniazdo. Znacznik dobrze wyznaczony, płotka przed nami. No nic, tylko jechać. I właśnie, zmienię sobie na art od razu. Moc tego znaku jest teraz powiększona. Co jest, czemu nie mogę? A, bo konno. No tak, dobra. A użyjmy w takim wypadku. Kurde, nie tego, Geralt. Wow, ej, aż nie, szczerze, ja się czuję, jakbym dostał takim flashbangiem. Nie, autentycznie oczy mnie zabolały. Co my tu mamy? No, miejsce, gdzie diabeł mówi dobranoc, ale też podobno jakieś zwłoki, ale zresztą. Ej, kurde, ja wiem, gdzie jestem. I zresztą już wyjeżdżam z tego miejsca, nie musicie mi mówić.
Ej, ale stop, moment. Ale tam w tamtym kierunku jest mój znacznik. A, ale jest też droga. Tutaj na pewno nie jest to miejsce, gdzie diabeł mówi miłych snów. Śpi dobrze, karaluchy pod poduchy i tak dalej. Więc tutaj się raczej dostaniemy. Choć w sumie kto wie, nie, ale serio, mam nadzieję, że te ograniczenia co do obszaru poruszania się znikną po prostu, że to nie będzie w Wiedźminie dwójce, gdzie po prostu to były duże, ale jednak lokacje po prostu. Tutaj jedno miasto, tutaj drugie miasto, tutaj pole bitwy, później znowu miasto i to wszystko oddzielne lokacje. Duże, to prawda, no ale jednak oddzielne zupełnie. Mam nadzieję, że tutaj tak nie będzie. O kurde, płotka naprawdę niczym Jeep. Wbija się na góry, no kurde, ale nie akurat na wszystkie. Dobra, mam nadzieję, że zginie ona, a nie ja. Jeżeli dojdzie już do upadku z dużej wysokości. Ej, 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 kurde, stop. A tu mnie nie było w ogóle, kurde, na moście śmieszki. Co jest grane? Gdzie ja jestem? A pomijałem tą lokację specjalnie i tutaj musiałem wąwozem jakoś obejść, albo tutaj, z tej strony. Ej, no nie wiem, w każdym razie tu są jeszcze chaty, których w takim wypadku nie zwiedziłem. Ej, pięknie, dobra. To płoteczko zostań tutaj. Ja zobaczę, czy mogę tu wejść. O, czyżby side quest kolejny? A nie, po prostu. Cutscenka do otwierania wrót. No tak po prostu. Płotko, wiesz co, jednak skorzystam z twoich usług powtórnie. O kurde, nie da sobie rady? Dobra, to odsuńmy się troszeczkę dalej. I dopiero teraz spróbujmy, ale moment, tutaj gdzieś będą te chaty już, prawda? No gdzie, no to jest pole bitwy, ja to pewnie, że tutaj byłem, no kurde, dobra. I kolejny znak. Miejsce mocy, mogę z niego zaczerpnąć. Ale najpierw zniszczmy ostatnie gniazdo. Warto się odsunąć, Geraldzie. Dobra, 20 punktów. No mieć, a nie mieć po prostu. O, złoty pierścień, czaszka. Takich rzeczy jeszcze nie było w gwiazdach. I dobra, uznajmy, że nie będę potrzebował już medytacji, więc zaczerpnijmy sobie. Albo wiecie co? Bo ile mam petard, mogę jeszcze gdzieś przypadkiem na jedno gniazdo trafić w drodze do Vesemira. Więc ile ja tego mam? Zero. No to jednak medytacja, wybaczcie. Ale trzeba uzupełnić. Ale tylko do 11. Oj kurde, gul. Ale właśnie, no już jest po mojej medytacji. Czyli patrzcie, mimo tego, że zniszczyłem gniazdo, to jednak gul się pojawił. No kurde, niedobrze. No to po co ja niszczyłem? Nie, ale dobra, skorzystajmy. To jest chyba Irden. Wen! No dobra, moja wiedza na temat wiedźmińskich znaków no nie jest jeszcze świetna. No ale Irden... Nie, sorry, to jest akcji. Kurde, dobra, Irden zupełnie inaczej wygląda. Ale czy one się nie zmieniły jakoś na przestrzeni gier? No dobra, ale Quen umocniony, Quen wybrany. Nie wiem, za to dostałem 75 punktów doświadczenia chwilę temu. Może za zniszczenie wszystkich gniazd bestii. Kurde, sprawdźmy jeszcze raz mapę. Czy na pewno? To jest szare, tak, okej. No jest jakby co na wprost do chaty, ustawmy sobie znacznik. Ale tak, czy na pewno wszystkie leże bestii zostały rozwalone w drobny mak? No jeżeli tutaj nic nie ma i tutaj nie mogę się poruszać, a raczej nie mogę, bo już kursorem wyżej ani bardziej w prawo dojechać nie idzie, to raczej tam już nic nie będzie. Więc jak już faktycznie gdzieś tu ewentualnie, ale nie, już podkrywałem miejsca wszelakie. Więc nie, zostały tylko te domy plus te jeszcze, ale to jest po prostu granica miejsca bitwy, prawda? No okej, okay, do znacznika nie jest daleko, rozkoszujmy się sprintem. Oczywiście do wyczerpania paska staminy, a to się przekłada bezpośrednio na możliwość używania znaków. No nie, w tej chatce raczej mnie nie było. Przynajmniej nie przypominam sobie. Drzwi otwarte. Zapraszająco... Zapraszają do środka. Kurde, masło maślane. Nie, musiałem tutaj być, bo nic tutaj... Bo w sumie... Albo w sumie jednak coś jest.
Kurde, Geralt, proszę cię. Tylko się odwróć. Proszę alchemików. Alchemików, kurde, nie alchemik, tylko alchemik. No i widzicie. Tuż po maśle maślanym nastąpiło coś takiego, czyli w tym momencie mój mózg zrobił sobie krótką przerwę. Delikatny timeout. No ale dobra, uznajmy, że to wszystkie gniazda bestii, więc no, zapiszmy sobie grę. Dla bezpieczeństwa, bo mam zamiar tutaj zeskoczyć. No dobra, może nie zeskoczyć. Zjechać, okej. No, no. No i dobrze, że zrobiłem tego save'a. Oj, bardzo dobrze. Dobra, na szczęście tuż przed urwiskiem. No to byłoby niezłe chłamstwo, jakby po prostu zapisało mi się w momencie upadku. Specjalnie odczekałem parę sekund. Przecież. Kurde, no bardziej łagodne zbocze by się przydało. Tutaj każdy upadek to zgon, niestety. A ja tutaj jest jeszcze wyżej. No właśnie, może właśnie dlatego trzeba skorzystać po prostu z mostu. Tylko jakim cudem mi się udało to obejść ostatnio w takim wypadku? No przecież tamto gniazdo już było odkryte. Było już przecież zaznaczone na mapie, chyba że dostałem od kogoś informację. Oj, nie wiem, ale właśnie, co teraz mamy? Quen, dobra. Na chwilę tylko Art, proszę, Igni sobie wrzućmy. Ej, tam jest skrzynka, którą pominąłem. Ej, dobra, mam pewien pomysł. Dobra, kubek Joreny. Nic super specjalnego, ale moment. A, to tylko fragmenty beczki. Nie, bo właśnie chciałem sobie dzięki tamtemu menu patrzeć na eksplozję w slow-mo. Więc Igni. No i jak to wygląda? Bum? Jebut? No łubu-dubu, no kurde. No zaraz mi się kamera zmieni, Geralt za głęboko wbiegnie. O, coś tam się dzieje, uwaga. No kurde, dalej. Czy po prostu póki nie wyjdę, to nie eksploduje. No bo już teraz nawet nie mogę manipulować kamerą w żaden sposób. No. I wreszcie nastąpiła eksplozja. Ale wygląda nawet bardzo dobrze slow-mo, tyle wam mogę powiedzieć. Ale widzieliście przed chwilą, co Geralt za ślizgi uskuteczniał? Kurde, co to miało być? Ale faktycznie, beczka rozbija się na części składowe beczki. Mamy pierścienie i deski, czyli wszystko. Dobra, Vesemir, ten świat jest naprawdę piękny, ale ty już to wiesz pewnie. Bo żyjesz troszeczkę dłużej od Geralta na tym świecie. Choć w sumie, jeżeli patrzeć na trójkę, no to jesteśmy tak samo młodzi teraz. Płotko? Halo? No ale może szybciej. Taki delikatny cwał wiśniewski. Nie, na szczęście teraz już jestem pewien, że kropeczki na minimapie prowadzą mnie w dobrym kierunku. No i też mam taką świadomość, że już tutaj pewnie w okolicach Białego Sadu odkryłem z grubsza wszystko, ale... No, jeszcze nie odjeżdżajmy zupełnie. No nie no, domostwa już pominąłem. Te tutaj. Powiedzmy to. O. Ej, właśnie, tak tam nie mogę dalej iść nawet. A, to już wszystko jasne. Okej, nic nie pominąłem. Więc spokojna twoja poczochrana, piechol. Grzywa, oczywiście. Nie, ale sielsko, anielsko tutaj, naprawdę. Tylko jeździć i delektować się tą atmosferą, naprawdę. Jak na polskiej wsi latem. Dobra, ten ostatni taki wymuszony. No ale to dziecięca rymowanka. To nie Mickiewicz, Kochanowski czy inny wieszcz. Okej, Vesemir czeka wewnątrz. Czyli możemy liczyć na jakąś cutscenkę po samym wejściu. Ale właśnie, ktoś tu wspominał o kowalu. Ja z wielką chęcią, ale najpierw jeszcze do kupca. Może skupuję szmelc. No on na pewno. Przecież bardzo dobrze się znamy. Tylko czy finanse swoje uzupełnił? Czy ma jeszcze jakieś monety? Ma, na szczęście. Ej, co tutaj mam? Kedweńska kurtka? I ja też mam kedweńską kurtkę. A, dobra. Musiałem gdzieś podnieść. Przypadkiem, ale moja, którą sam zrobiłem, jest lepsza.
ale mam nadzieję, że nie tylko dlatego. A nie, i moja jest do tego magiczna jeszcze. Okej, dobra, to mogę mu nawet sprzedać. Ale nie, bo sprzedajmy mu lepiej pozostałe rzeczy. Szmelc, kubki na przykład. Wszystkie trzy. Pierścień, to sobie zostawię. Fistech też zostawię. Czyste srebro też zostawię, ale na przykład wędki wszystkie. No, drogocennej skamieniny też nie będę się pozbywał, bo jest drogocenna. Świeca, proszę bardzo. Fiolek od cholery. Kilka starych niedźwiedzich skór nawet. No i zardzewiały nóż do chleba. Plus świecznik. I może jedną drabinę, nie, ale za dużo. Że lepiej prochy. Nie wiem, kto kupuje prochy w ogóle. No wiem, że nie mogę mu tego sprzedać, ale chciałbym, niech sobie zarobi. No ale dobra, to jest też za dwie korony. Dobra, ej, moment. Coś tam miałeś ciekawego u siebie? Nie, głównie szmelc. Dobra. Dzięki i za to. I teraz tak, gdzie jesteś, Willy, mój ty kowalu nadworny? Oczywiście na drugim końcu wiochy. Ej, ale przy okazji dzięki temu można sprawić jeszcze... Ja, coś ty powiedział? Szukasz powodu? Słuchaj, mi łaska. Nigdy tej przyśpiewki nie powtórzysz. Nikomu. I z Ciężkiem masz się już więcej nie bawić. Ale Ciężko to mój najlepszy kolega. Ciężko to głupek. To może nas wszystkich zabić. Zobaczycie, choć raz. To pożałujesz. Ojcowska reprymenda. No ale właściwa, no sorry. Dziecko nie powinno ściągać takiego niebezpieczeństwa swoją głupotą na swoją rodzinę. Śpiewając przyśpiewki o aktualnym władcy w mieście opanowanym przez wrogie wojska. Co tu jest? A, nauka Nilgarskiego, okej. Okay. Ochnice mile widziani, poszukiwanie dezerter, nowy ład, precz z najeźdźcą i rozporządzenie numer któryś tam. Dobra, to wszystko i tak wraca na tablicę. Czyli tak dbają o to, żeby ta wieść gminna się rozniosła. No ale tymczasem... Kurde, Willy! Wybaczcie. No ale bardzo szybko już jesteśmy we właściwym miejscu. Ciema Willy. Jak tam naprawy u ciebie? Wszystko dobrze? Tak, okej. Okay, dobra, pięknie, pięknie. A u żony? Nie masz żony? O, i pewnie też ma brodę. Ha, ha, ha. No nie, nie, nie. Chodzi mi tylko o naprawę. Chodź moment jeszcze. Pancerz od 5 poziomu. Ja mam 4. Ej, jakby co można pomyśleć, bo wszystko mam. Łącznie z pieniędzmi. No. No i podejrzewam też, że to lepiej wygląda od tego, co mam. I wszystko inne jest gorsze. Ale czy opłaca mi się to robić już teraz? No tak samo ostatnio czekałem z kurtką jedną. Ej, dobra, może tak, najpierw... Zróbmy tak, rozbierzmy na części... może tą oto małą pałkę... i dwa zardzewiałe miecze... No zbyt mało bym dostał od niego. Krasnoludzi są, no, sknerami, można powiedzieć. I tak, i to też oczywiście rozwalmy. Ale z ile? No moja więcej warta. No ale dużo za nią dostanę też przedmiotów. Dobra, spokojnie, weźmy. W drobny mag rozpiszmy. I teraz tak. Czy u ciebie mogę kupić szmaragdowy pył? Mogę, ale jest chyba nawet droższy niż tam... u kupca z Nilfgaardu. Ale i tak poza tym nie mam tyle pieniędzy w ogóle, więc o czym ja tutaj myślę? No chyba, że lepsza cena za pierścień. Nie. Zbyt mało. Nie, ale okej, więcej mu nie będę sprzedawał, nie po to tutaj przyszedłem. Naprawa mojego rynsztunku mnie teraz interesuje. Choć w sumie... No, tak kusi! Kusi teraz, bardzo. No, dobra, weźmy. Najwyżej później będę pluł sobie w brodę, jak zwykle, że coś zrobiłem za wcześnie. Okej, ale teraz już serio, tylko naprawy. Nic więcej. I naprawy wszystkiego, jak leci. Później będą tylko droższe. W ogóle czekam na kogoś, kto będzie mógł mi ulepszyć mój sprzęt, bo tam widzę puste sloty i nic tam jeszcze nie mogę wrzucić. Bywaj.
No dobra, najwyższa pora spotkać się z Wesemirem. Nareszcie. Oczywiście płotki nie wzywamy. Naszej małej rybki, która jest dużym koniem. No bo już jest na miejscu. Ej, czeka grzecznie. Dobra, myślałem, że ona faktycznie, autentycznie po prostu znika. Cały czas pije. Kurde. Ej, moment, kto? Nie, myślałem, że miał imię, ale bandyta. Chodź do wójta. Bandyta w gospodzie. Urwę ci łeb i nasram do szyi. Okej, kroi się jakaś jatka. Zaraz. No to wisi wręcz w powietrzu. No okej, weźmy sobie Igni, albo wiecie co, lepiej weźmy sobie faktycznie Quen. Nawet go rzućmy na siebie. Ale bandytów jest więcej. Aha. Pewnie przyszli do nas, Wesemir. Patrzcie, zrzucił buffa z siebie. Mam tam paru znajomych, więc... Coś nie tak? Towarzystwo. Rozejrzyj się. Będzie awantura. Nie no, pora się zbierać. Można pouczestniczyć zawsze. Albo, co to za jedni? Co to za jedni? Patrioci piją siódmą kolejkę za Temerię i już ich pięści świerzbią. O cholera, coś większego. Nie widzę tu Nilfgaardczyków. Kogoś sobie znajdą. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Mam nadzieję, że nie będą chcieli walczyć z nami. Się. Ten jeden raz. Ej, nie, jestem skory go posłuchać. No, autentycznie. Chyba, że będą krzywdzić jakąś kobietę. Na przykład tą albo tą siedzącą przy ladzie. Przy szynkwasie. Co się stało z tarczą? A, już się zaczyna. Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz. Nie, ją trzeba będzie obronić. Sorry, Wesemir. Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, że Nilfgaardzka kurwa. Puszczę to w niepamięć, Lidka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Powiesili mi siostrę, wywlekli ją przed klasztor jak psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony, że gniewu boskiego się nie boją. A ty... Nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się? Ty nie no, nie sięgaj po tasach, kurde. Dobra. Zostaw mnie! Wesemir zainterweniował sam. Jest sam sobie winien. Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś? Tylko nos złamany. Ludzie, mówią, że wiedźminy dzieci porywają. Nie, to jest akurat kłamstwo. Co? Może państwo własne, jak drzewie elfom? Precz stąd wszyscy! My nigdzie nie idziemy. Dobra, czy da się na nich wpłynąć jakoś? Oni już się nie cofną. Niestety nie. Widzę. Dobra, no to sorry, ale musicie zginąć, no nie ma innej opcji. Może zacznijmy od Quen. A teraz już tylko Igni. Spalmy tą budę. Z nimi wszystkimi w środku. O kurde, chyba aż za mocno. Sobie pofolgowałem teraz. Czemu nie zrobiłem save'a? Kurde. Tuż przed tym. Kurde. Masakra. I tylko za to, że tłukłaś jakiejś baby głową o ladę. Zostaw! Nie zbliżaj się! Zresztą ona była prowodyrką tej całej awantury. Geralt, dokąd tę rękę wyciąga? Widzieliście jego twarz, bogowie! Odejdź stąd i nie wracaj. Nigdy! No, czy jednak za grubo z niej pojechałem? No, to tyle z niemieszaniem się. Chodźmy. No co, miałem pięściami walczyć? Była taka opcja w ogóle? A tyle dla nich zrobiłem, niewdzięczne bestie, no. Ja i z wami też problem? Nie myśmy zaczęli tę burdę. Yennefer! Jeżeli się nie mylę. Wymówki, wymówki. Całe te. Piękna jak zawsze, choć widzę ją pierwszy raz. Yennefer? A jak?
Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się Wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz, cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Masz tego jednorożca jeszcze? Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. No ani ja. Myślałem, że w zimie. Bez obstawy Nilfgaardczyków, jak mnie mam. Yennefer, nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. Skąd ten pośpiech? Ostatnie 6 miesięcy spędziłem w siodle. Nie widziałem cię od 2 lat, więc o ile czas nie goni... Niestety goni. Ktoś na ciebie czeka, Geralt. Ktoś, kto czekać nie lubi. Jakiś władca pewnie, albo lord? Cesarz Emhyrfar Emrejs. Albo cesarz. Dla okay. przyjaciół biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. No zapewne. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. Nie mówcie, że Yennefer jest po stronie ludzi z południa. No mogę wysłuchać w sumie. No dobrze, mogę wysłuchać, co ma do powiedzenia. Cesarz Nilfgaardu, senior Metine, Ebbing Higamery, suweren Nazairu i Vico Varo na pewno poczuje się zaszczycony. Co? A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Ker Morhen. Pamiętasz? No pamiętam. A, chcesz zatrzeć nasze ślady tam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Czyli rozdzielamy się. Jak a nie, dobrze, że Wesemir żyje. Jest? Nie narzekam. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe. Ale co, on się czegoś boi? Po prostu? Czy przed kimś ucieka? No ale dobra, kochani, takim oto sposobem bez i agrest. Pierwsze trofeum za główną linię fabularną wpadło. No, powodzenia, Wesemir. Mam nadzieję, że tobie się nic nie stanie, choć podejrzewam, że będzie trzeba się udać na misję ratunkową do Ker Morhen. Ale to dopiero w niedalekiej przyszłości pewnie. Za jakieś 40 odcinków. Może 50, a może 100. Podobno 100 godzin rozgrywki. Każdy odcinek pół godziny. Śniłaś mi się niedawno. Aha. Znając ciebie, to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku, a potem... A potem? Dziki gon, baby! Ej, czyli właśnie oni. Znaczy jednak, nad nią ciąży jakaś klątwa pewnie, że typowo na nią poluje dziki gon. Dobra, jednego mniej. Dwóch mniej. Słabi są. Kiepska to obstawa NFL. Albo oni są tacy, no, konkretni. Wiecie, jak to musiało boleć? Co prawda nie jeżdżą po asfalcie, tylko po utwardzonej drodze, no ale mimo wszystko. Uła, ale się wczytywało. No i jednak, no... Czarodziejka nie od parady. Wie, w którym momencie jakie zaklęcie rzucić. Nie, skąd oni? Pogadamy o tym jutro, dobrze? Po audiencji. I jeżeli mogę jeszcze dodać, też bezpłodna, tak samo jak Wiedźmini, więc no, mogą się rypać jak króliki. Potomstwa z tego nie będzie. W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu, dzięki komendantowi... No i wreszcie, to się zmieniło. Geralt dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie.
Dzień później. Wyzima. No, temu to dobrze. O, ja. Tego się nie spodziewałem. Tego widoku. Kurde, czy już od razu dokonamy audiencji? Może być. Jak może być? Można mieć bardziej czyste włosy niż po prostu czyste? Czy Chyra obchodzić, co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na berżerze. Na czym? Na tym krześle. A, ludzie z wyższych sfer. Kledwyn, proszę waszmość ogolić baczki na pół cala. A mogę sam wybrać, na jaką długość i w jaki sposób? No, byłoby miło. No, chyba że się boją po prostu, że jakieś pchły się tam zalęgły, wszy albo inne. Co jest nie tak z moją brodą? Ale ja lubię tą brodę. Myślałem, że dodaje mi powagi. Ale ujmuje elegancji. W Nilfgaardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza, jeśli zalęgły się w niej wszy. Byłem długo w drodze. Zresztą nieważne, róbcie swoje. Okej, wszy w brodzie. Golcie to w cholerę i tylko szybko. Ale co, nie pokażecie? Ciężko było zrobić. Golenie brody. Wszystko zgodnie z planem? Tak, wasza wielmożność. Waszmość będzie się jakoś prezentować. A ty coś za jeden. Też jakiś bal wiesz? Nie, to pewnie jakiś lord. Nie. Morvran Vorkhis. Dowódca dywizji Alba. Tej, do której należeli żołnierze z obstawy Yennefer. A to moje kondolencje. Należeli. Żaden z nich nie wrócił do Wyzimy. Ciekaw jestem, co dokładnie stało się wczoraj na gościńcu. Może mi opowiesz? Masz w końcu trochę czasu. I brzytwę na gardle. Zabił ich Dziki Gon. Proste. Zabił ich Dziki Gon. Orszak upiorów, który jeździ po nocnym niebie? Zwiastuny wojny, o których bajają wieśniacy? Myślisz, że w to uwierzę? Szczerze mówiąc, mam to gdzieś. No dokładnie. I don't give a fuck. Nordlingowie. Można was umyć, ostrzyc i ubrać, ale nauczyć manier to będzie wyzwanie. Mnie też było miło poznać. Co jest z teksturami na twarzy Geralda? Drugi raz. No, dziękuję. Nie. Kurde, dzięki za ten powrót. Bez nich było trochę słabo. Jego lepiej pod włos nie brać. Żegnaj, Wiedźminie. Albo raczej do zobaczenia. Dobrze, teraz waszmość raczy się odziać. Nie mówcie, że jakiś fikuśny strój mi dadzą. Ale mam nadzieję, że moja zbroja do mnie wróci. A co, będziesz stać się gapić, jak się będę ubierał? Wyjdź, pedziu. Niestety nie miałem dokładnych wymiarów waszmości. Jeśli będzie uwierać, krawiec naniesie poprawki. O cholera, to z lewej chyba, to z lewej. A gdzie moje ubrania? A gdzie moje ubrania? Tam, gdzie powinny były znaleźć się dawno temu. U praczki. No, mam nadzieję, że nie stracą swoich magicznych właściwości przez to. Nakrochmalone. Waszmość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. O cholera, to jakiś większy wybór? dobra, ale powiedzmy tak. Fashion! Będziemy bawić się już w kolejnym odcinku, kochani. Ten w tym momencie skończę. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!